Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego 29 już odcinka z gry World of Battlegrade 3 HD na naszym patchu balansującym. Oczywiście tryb z żelaza, Iron Mod. No i jesteśmy już dosyć daleko. Udało nam się już dojść do The Wastes. Jedną misję tam ogarnęliśmy, wróciliśmy się do Krasnoludów. Ogarnęliśmy tam też kolejną misję i dowiedzieliśmy się, że będzie trzeba znaleźć trzy klucze. I te trzy klucze mają się znajdować niby w usług tego całego Gorgona, czyli prawdopodobnie chodzi o pozostałych jeźdźców. A może nie tyle o jeźdźców, bo ja jednak wątpię, żeby pozostali jeźdźcy Apokalipsy mieliby być jego sługami. No chyba aż tak pod nim nie są. Może bardziej chodzi o sługi jako osoby, które powiedzmy... Albo istoty, które... powiedzmy, czczą pozostałych jeźdźców, na przykład minotaury mogą być takimi sługami, którzy czczą Sarteka, więc może minotaury będą miały klucz. Możemy oczywiście sobie kliknąć na przykład na hint. No i ten hint pokazuje nam, że the plan is to lock Gorgon in his fortress, czyli planujemy zamknąć Gorgona w jego fortecy and then swallow it up in an earthquake, czyli jak już go zamkniemy w fortecy, to musimy jakimś potężne trzęsienie ziemi jeszcze wywołać, żeby jego forteza się zapadła pod ziemię. You must find his three Leutians, no, czyli powiedzmy takich sługusów, takich przydupasów, takich posłańców, powiedzmy, who hold the keys to his fortress fierce, czyli musimy znaleźć jakiś tam trzech. Możemy tutaj więcej jeszcze jakichś podpowiedzi sobie przeglądać, ale tego nie potrzebuję. Itemy cały czas w takim samym stanie w poprzednim odcinku. Oczywiście Orc Attack. No, zrobimy sobie Orc Attack. Nie pamiętam tej misji. An Ice Blade. No, interesujące. Zależy, jakie obrażenia będzie miało i co tam jeszcze będzie to dawało. Oczywiście ten mieczor, który my mamy, który daje nam 15% więcej szansy na kryte, no to jest jeszcze bardziej interesujące póki co. Wydaje mi się, że odrobinę kojarzę ten mieczor. Ale tylko odrobinę. A więc, przechodząc dalej, o czym to ja mówiłem? Tutaj przerwał mi ten chłopak lokatorki. Mi przerwał i co, o czym mówiłem? Chyba mówiłem po prostu o tym mieczoru, że chyba go kojarzę. Tak, poza tym chciałem wybrać jakąś laskę na tę mapkę. Orkowie tutaj, coś tam, coś tam, coś tam. Orks are sweeping down into the northern tundra from their tribal lands of Agrau. You must help the high elves to stop them. Musimy wysokim elfom pomóc, żeby zatrzymać orków. Okej. No to zagramy sobie baśniakami. Zagrajmy sobie baśniakami, resetujmy te poziomy trudności, te obniżenia poziomów trudności. O, możemy smoka wziąć, jak sobie to wykupię. No tego nie chcę. No można by wziąć tego smoka. Można by wziąć, ale no... No po co? Zdobędzie poziom i będzie jeszcze droższy. No, no to... Tak naprawdę ten smok w świcie to on jest tylko po to, żeby sobie po prostu tutaj siedział i pachniał. A jeżeli faktycznie chcemy go brać i go expić i potencjalnie wyexpić na maksa na 20 poziom, no to musimy w potyczki grać. No bo w kampanii to wyexpienie go to jest prawie niemożliwe. Tak naprawdę. Dobra, oleję tego smoka, wziąłem te punkty, ale wezmę normalne rzeczy. Lisza, no żeby się expił dalej. Czerwonego maga w sumie też niech się expi. No i tych Hawkmenów sobie weźmiemy, żeby wypełnić kopalnię od razu jakąś. Nie pamiętam tej mapy. No, ja sobie pewnie zaraz przypomnę jakoś. Dobra, Liszaju, weź tam się przejdź. Magu, weź tam się przejdź. Was od razu do kamienia. Od razu metal może, bo karły są za metal. Ktoś wpadł na genialny pomysł robienia karłów za metal. Także tak. O, więcej metalu sobie wezmę od razu. I kamień. Te dwie kopalnie akurat się idealnie teraz przydadzą. W międzyczasie... O! Dobra, ty będziesz miał to za zadanie zniszczyć.
Dobra, cofasz. Bohater do bazy. Wy tutaj budujecie to i to. Tutaj od razu... jak tu się wchodziło? K. Pyk, pyk, pyk. To pod dwójkę. Pod jedynkę. Dawać mi tutaj kołarli. Ojejku. Trzeba to zabić. Ej, no gdzie ten krąg? Nie! Okej. Dał radę. Tam jest jeszcze złoto, no ale dobra, na razie nieważne. Wy tutaj tak, z czego ciebie wyjątkowo dam na magicznego garda. Gdzie to moje zombie wszystkie? Tutaj. Do metalu. Te trzy się robi. Poproszę to. Poproszę więcej tego. Poproszę to. Aha. Tu się zgadza, tu się zgadza. Aha. Dobra. Trzeba go... Noż ty cholero głupia na wysokich poziomach. To tak już szybko przejmują, że... Czym ty grasz? Dragon Slayer. Idź ci w dupę. Pójdź ci w dupę. Dawaj, krychę. No, come on. Dobra, popsuł się. Jest dobrze. Surowce i karły. 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 I karły. No, zapraszam. Tutaj kolejny poziom jest ok. Tutaj bym chciał to. No, ten śnieg trochę oczojebny, słabo widać ten zasięg tego dowodzenia. Znaczy, tam na YouTubie może będzie później to lepiej. Teraz jak gram... no po całym dniu pracy tak naprawdę i gorąco w dodatku jest, to różnie to bywa. Przestańcie się kręcić. O, trzeba tam się dostać. No jest Dragon Slayer. Noż kurwa. Okej. Trzeba go tu jakoś przyciągnąć i spróbować wieżą tak naprawdę porobić. Dobra, wy do wieży. Dawać, dawać go, dawać. Dobra. Nie, gonić, 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 gonić. Dawać, dawać. Okej. Teraz bohatera pełen damage z wieży. Okej. A ci pies. No, robi wrażenie. Tutaj proszę. Weźcie to, wypełnijcie w sumie maksymalnie. Bohater sobie gdzieś poszedł. Dobra, 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 dobra. Ten zaraz manę dostanie, to się podleczy tam. I to za 100, czyli na fulla już, ładnie. Te 4 zrobione, ale te 5 nie ma. Kolejny poziom dochodów bym chciał. Jakieś tu jajcarnie, ale no tu na dole, jakąś książeczkę i jakieś tu do jednorogów, coś. Dobra. Więcej krysi potrzeba, tak?
Przesuńmy się tam, weźmiemy sobie artefakcik. No. Ile masz życia? Mało. Kur... No wolny jest. A to się fokusuje na bohaterze. Kurde, mogłem tego nie zabijać. To się fokusowało na wrogim bohaterze. A no dobra. Się przybliżcie. Okej. Okay. Quest do zrobienia jakiś. By się tam na dół. Oczywiście jakieś dziadostwo musiało wpaść, no ale trudno. Wy się tam wszyscy w dół tegnijcie. Wy tutaj. Trzy budynki wrogie przejąć trzeba. Dobra, zobaczymy, spróbujemy. Jakieś zwierzęta mogę tutaj krystalizować? Coś? Niekoniecznie. Nie tym razem. Jeszcze jeden budynek do jednorogów. Tobą... No tutaj w sumie jakieś Pegazy bym chciał. Można by więcej. Tego jeszcze ze dwa. Więcej tego. Jakieś takieś. To się też przyda. No tutaj jest... Zabić tego pingwina. Pingwina. Gdzie ty lecisz, paja okrysia? To się akurat przyda. O, jakiś budynek wrogi, dwa nawet, trzy w sumie, razem z kopalnią. To się od razu zrobi questa. Się przyda. Dobra, wy przelećcie się tam w prawo. Zróbmy jakieś jastrzębie też może. Więcej jednorogów, chociaż kurde z tą krychą, ale może tutaj będzie zaraz jakoś z tą krysią lepiej. Właśnie, need more crystal. Co tu w ogóle w nagrodę będzie? Zostajesz ze mną w takim układzie, będziesz moim tankiem. Tankiem. Dobra, wy próbujecie tam... No okej, okay, tak to wygląda. Czyli wy siedzicie tu w prawo przenieść. Wy się przeniesiecie tutaj. Wy tu stójcie przy tym portalu. Buduj, buduj, buduj. Buduj, buduj. Skrych się widzę, jak było źle, tak jest. No dobra, trudno. Pegazów nie będę póki co robił. Jeszcze. Okej. Okay. Wy możecie też wejść. I w sumie bym się stąd wyniósł. Zostawiłbym tam jakieś jednostki, bo bot będzie chciał to przejąć zapewne. Ogarnę sobie te dwie kopalnie. No walczy, walczy. Nie używa tej dzikiego ognia z magii chaosu. No szczęście na pierwszym poziomie ma tylko, bo ma tylko 16 w chaos, a dziki ogień jest chyba przed ostatnim zaklęciem, o ile mnie pamięć nie myli. Więc musiałbym mieć 19 przynajmniej. Manie odkrywania mapy. Okej, okay, jest artefakt, idziemy zgarnąć go. Quest dopiero za 200 sekund, to nie będę się w to bawił. Za dużo czekania. Z Krysią jak było źle, tak jest. O, to jest całkiem fajna korona, jak się ją wirli znajdzie jakoś. Plus 4 do zasięgu, podczas gdy się nie idzie w charyzmę, no to jest naprawdę super. Weź tu szkieleciki zrób, niech tam trochę sobie potłuką. Jeden lisz przywołał właśnie
20 szkieletów dokładnie. Dokładnie 20. Dokończyć, śmiało. Niepotrzebna nam tutaj taka paskudna klatka. Oj, pięknie. Odkryte to wszystko. Ta kopalnia była bardzo ważna dla nas. W ogóle mieliśmy tylko dwie kopalnie krychy razem z tą górną, tak naprawdę. Także bieda straszna, jak na baśniaków na tę mapę. Czym byłoby lepiej? Co było tu najbliżej? Kamień drugi był bardzo blisko, który byłoby łatwo utrzymać. Tutaj kolejny zaraz kamień, tutaj metal tylko pierwszego poziomu i złoto tylko pierwszego. No z tym kamieniem tutaj było dosyć przyjemnie, więc jakaś rasa, która na starcie dużo kamienia potrzebuje. Może barby. Może orkowie. No. Friendly with high elves. O, no coś takiego kojarzyłem. Iceblade. 25 punktów obrażeń to jest dużo. I tylko minus 5% do spellcastu, podczas gdy ten mój jest podkryty. No on tam... tego spellcastu to jednak on tam ma minus 20 chyba procentaż. Ten gość tu jest trochę zachęcający tak naprawdę, może nawet bardziej od jakiegoś wampira czy olbrzyma. Ale go pluje jednak, on jest za wolny, strasznie irytujący. On tam naprawdę, żeby był przyjemny, to on tam musi mieć przynajmniej 15 poziom. To wtedy fajnie śmiga faktycznie. Ale to wtedy będzie drogi. Escort duty. No, zobaczymy, czy te escorty zrobimy. Plus 10 do zdrowia, też spoczko. Iceblade. No, kurczę, to jest kolejny przedmiot, który tak naprawdę bym chciał rozważyć i zostawić. Bo tutaj są obrażenia, no te same co tu. Obrażenia od zimna są fajniejsze trochę. Skuteczniejsze na pewno przeciwko budynkom niż sieczne. Nie będę miał tego, tych dodatkowych 15 aż procent na szansę na kryta, to jest dużo. To jest naprawdę dużo. Jest umiejętność, która zwiększa szansę na kryta o 2% za każdy punkt. Więc to jest jakby 7,5 punktu umiejętności, 7,5 punktu umiejętności od razu daje. Co prawda te 20% do spellcastu mnie trochę właśnie zniechęca. Natomiast jeżeli z Iceblade'u nam wejdzie critical, no to zamrozimy przeciwnika. To też jest bardzo, bardzo dobre. Zamrożony przeciwnik przez to, że tak wolno się porusza i bije, on jest jego skuteczność walki jest naprawdę na porównywalnie niskim poziomie, co ogłuszony przeciwnik, można by powiedzieć. No i te budynki fajnie byśmy klepali, 25 obrażeń, to nie jest mało. No. Nie wiem, naprawdę bym się musiał zastanowić mocno, z jakim mieczorem bym wolał walczyć, bo te critical cleave'y by wchodziły, które też zadają dodatkowe obrażenia i obszarowe w dodatku. Także critical cleave to jest tak naprawdę mój ulubiony critical effect, ale no jako, że będę się raczej skupiał na pojedynczych celach tylko bohaterem, a nie jakoś tam, że się rzucam w armię, broń Boże, to myślę, że ten loot mógłby być lepszy, także zostawię sobie w razie czego jedno i drugie. Mam miejsce, mogę sobie na to pozwolić, zobaczymy. Możemy jeszcze Northern Skirmish zrobić jakiś. No to byśmy sobie to zaliczyli od razu, może zamiast zanim zrobimy eskortę. Replayable. No zagramy to raz dla zasady i tyle. No dobra, zarówno orkowie, jak i undeadzi. To zagramy sobie Imperium. Może sobie do Imperium wrócimy. Mam ochotę na Imperium. Tak, właśnie, grając teraz z baśniakami, miałem przecież od samego początku gry jeszcze te dwa dodatkowe starożytne ogniki. To jakbym ich nie miał, to dopiero wtedy jakie byłyby problemy z krychą, no? Czasami aż ma się ochotę wziąć jeszcze dodatkowe punkty w ten... w te generowanie krychy, nie? Gramy tym Imperium. Weźmy sobie białego maga i Liszaja. Weźmy sobie te... Ja tych ogników tutaj nie będę brał, jakoś nie będę czuł potrzeby raczej na tym. Bardzo szybko się mapa wygenerowała i widzę, że nie widzę surowców, tu jest kamień. Dwa kryształy zacząłem przejmować w pierwszej kolejności, no to nie jest dobre. Broń Boże, to nie jest absolutnie dobre, potrzebuję właśnie jak najszybciej tych trzech surowców. To mi się podoba. Metal. Potrzebujemy drugiego metalu gdzieś szybko znaleźć. Przejdź się dalej trochę. Znaczy tak bez zawiasów takich. Weź tam się jeszcze dalej przejdź.
Dobra, jak najszybciej do metalu. No i lipa. Mamy jakieś questy, złoto kolejne się przyda. A ja w tym momencie, dobra. Dobra, dobra. Tam to złoto. Weźmy w ogóle questa, zobaczymy. Może jakieś surowce będę musiał oddać. Dwa gryfy dołączą, jeżeli zabiję 8. To jest coś, co miało jakiś czas temu, Jak ten filmik opublikuję, to już połowa sierpnia będzie. A jakiś czas temu to było na początku lipca. No nieważne. Było pewne 2x2 nagrane przez Jorę. Jeden gracz dostał szamana, drugi gracz dostał dwa gryfy. Płonące. A wy też tutaj już ogarnęliście. Czaję, czaję. No i nie ma drugiego metalu. No i z jednym metalem muszę grać. Aż. No nieważne. Was tak, z czego ty sam na tym. Ty oczywiście na Cowardly. Niedługo 400 HP będę miał na bohaterze, to nie jest tak źle. To jest nawet fajnie. Łuczników. Łuczników. Kolejnego kwatermistrza. Tutaj te buffy. Tu się zgadza. Kamień. Tam jest jakiś metal trzeciego poziomu. Idę tam. Że to jest blisko rogu. To nie ma tu bazy? Nie, nie ma. Idę tam. Kurwa demon. Kurwa warrior. Co ty masz? Magię chaosu, no spoko. Wejdźcie do tej wieży tutaj, w razie czego, bo coś mi się wydaje, że on tu zaraz przykozaczy, za blisko podejdzie. Chodź tu, frajerze. Ojejku, ogniem musi się bić. Wyjdź z tej wieży. Dobra, wejdź z powrotem, okej, okay, błyskawice, wolę błyskawice. No, bohater się prawie popsuł. Znaczy się prawie, no. Ucieka w sumie na większych niż 200 punktach HP. Ale to musiał podką jakoś się podleczyć. Pod koniec. A co to ma oznaczyć? Co to ma zna... What? On się chyba pogubił. Co to za wloty? What the fuck, motherfucker? Ziom, ogarnij się, what? Co? Do wieży! Niekoniecznie samych łuczników, no ale no dobra.
O, zaciął się. Nie, nie zaciął się. On tam zabija. On zaraz mnie zabije. Ej, coś jest nie tak. Nie mamy tego. Nie mamy metalu. Miałem iść do góry. Ale sobie nie radzę. Przejdę się tam. Spróbuję coś ogarnąć. Potrzebuję więcej pracowników tutaj. Postawić jakieś wieże na szybko. I mury. Spróbujemy tam sobie ustabilizować sytuację. Ale żeby te trzy nie mieć... Z kamień. Potrzebuję tego metalu. O, już tu zombie jakieś próbują wypełnić. Nie ma, ja ten metal biorę. Sorry, ale potrzebuję. To bardzo. No, ten bohater jest porąbany, trzeba przyznać. A. Okej. Do kopalni. I tutaj kolejne kopalnie, zwłaszcza ten metal kolejny. Dobra, mogę już te trzy, bym chciał w tym momencie. To złoto wypełnione? Wypełnione. Tutaj kuszę, widzę, że mnie... Weźcie te wieże, wypełnijcie. Może będziecie akurat sięgać. Te trzy. Aha. Będziecie sięgać? Pewnie nie. Oj, bieda. Dobra, idźcie tam, bijcie się. Piki, piki. Więcej baraków, więcej baraków. Więcej jakichś tutaj wież. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Też jakiś mur. Zamalujcie to tam, nieważne, już byle jak. Już mi nie zależy. Gdzie ty idziesz? Bohater, czemu ja cię nie mam zaznaczonego? Dobra. Idźcie tam, wróg. Zobaczymy, czy tam coś jest kitrane jeszcze. Weźmy tutaj, ogarnijmy pikemenów. Tutaj koniecznie łuk. Łuk. Pikeman. Dobra, coś się dzieje. Słoniarnia. Kolejna słoniarnia. To poproszę. Jajcarnie. Te cztery bym chciał. W ogóle handel by się przydał też, nie? Nie głupie. Kawaleria szkieletu. Złoto się przyda. Zróbmy zapis. A tu się wieże budują. I jeszcze to poproszę. To bym poprosił. Słonie bym poprosił. W dwóch budynkach niech się robią. Więcej łuków. Trzeba tam wrócić. Może quest jakiegoś weźmiemy fajnego jeszcze. Spoko. Możecie bronić mi bohatera. Okej. Okay. I tę grupkę trzeba... Demons... Pierdolnie. Ja to mijam łukiem. Ja to mijam szerokim łukiem. Co? Tu się kurwa dzieje? Co tu się kurwa odpierdala? Ej! Okej, oni są wrogami, ale kurwa, jakie to jest niesprawiedliwe. Idą mimo wszystko w moją stronę tylko, nie? Jakie niesprawiedliwe, że obaj, obydwa boty i tak do mnie tylko, nie? Szły. Dobra, musimy się jakoś ogarnąć, musimy się naprawdę zebrać. Musimy tak troszeczkę w jednym miejscu się przytegesować. Jeszcze jeden łucznik, jeszcze piki. Nie, w ogóle halabardy. Gdzie są halabardy? Z metalem znowu będzie problem. To potrzebuję, żeby
ten problem z metalem był mniejszy. No te wieże bym też wypełnił tak. Te wieże. Jakkolwiek. Mam sporo kopalni w bazie i mam handel, więc teoretycznie, mimo iż mam tylko jeden metal, to powinienem sobie radzić jakoś. Więcej limitu. Propos większego limitu, to też niech się to robi. Orłów nie potrzebuję, słonie wychodzą pierwsze. Najwyższy czas. Złoto mogę też na metal przehandlować w sumie. Dobra. Was daję na obronne, za wyjątkiem ciebie. Ty dajesz się na cowardly. Wywalam was stąd i wasza czwórka. Może bez tego gejzera. Wy wchodzicie tutaj z halabardą. Ta wieża jest najważniejsza, ona tutaj będzie stała i broniła, tylko błyskawice, tak? Ja bym wolał, żeby jednak mag, obrażenia od błyskawic, żeby tam były. Cofnijcie się trochę. Od błyskawic. Liszu, weź mnie nie wkurzaj nawet. Dobra. Potrzebuję trochę tych. Słoni. Dobra, nie aż tylu. Te 4 zrobione, te 5 potrzebujemy. Gdzie są moje chłopki? Ty, weź tu zacznij już budować, co jest ważne. Potrzebujemy tego więcej. Dobra, wy się tam wróćcie. Łuków mamy sporo. Te 5 bym chciał robić, just in case. To koniecznie. Magiczny obrońca. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. Niech będzie. Dobra. Ta armia. Możemy spróbować tutaj trochę przeatakować. To co idzie, niech idzie. Niech spróbują tam zniszczyć orka tyle, ile mogą, a reszta ewidentnie tutaj coś musi zrobić, widać. A jeszcze jednego łucznika tu. Halabardę. Pikiniera wywalić. Jeszcze jedną halabardę. Naprawić. Ciebie wywalić. Ciebie wypalić. Halabardy tam damy. Jeszcze jednego łucznika, znaczy się. Więcej magów. Na heal. Więcej. Na heal. Obydwa te kopalnie są wypełnione. Tak, to jest cały czas o, cholero głupia. Zostaw to. Nie daje się rady cofać się. Weźmy was więcej trochę. Potrzebuję więcej MLS-ów. Łuki. No, ciężko. Chwila. To. Ajajaj. Trzeba się przesuwać. O, a to wydaliście radę uciec dalej? Tak, odaliście, ale widzę, że dalej problemy. Halabardy do tej dolnej. I do tej górnej też. Te gejzery tu. Ha, chwila, bo to są. Czy oni są cały czas na tym obronnym, żeby bohaterami tam bronić? Chyba tak. No, już myślałem, że jednym takim ostrzałem nie dadzą rady, no.
Dobra, Undeada opluję, bo z Undeadem wydaje mi się, że będzie mi ogólnie łatwiej niż z Orkiem. Ork jest bardziej chaotyczny, ma harpie, ma olbrzymy, jakiś taki bardziej wkurzający ten Ork się wydaje. Także na spokojnie tutaj zaryzykuję i z Undeadem bym chciał się jednak dłużej bić, a nie z Orkiem. Wezmę tam jeszcze dwóch uczynków, żeby ta wieża na końcu wyjątkowo miała zasięg najlepszy. I potrzebujemy tutaj więcej wszystkiego. Metal. Jest ostatni baw do dochodów? Jest, ale to by się przydało i w sumie tych najemniorów robić. Tutaj by się mogła jeszcze gdzieś wcisnąć wieża jedna, bo tutaj właśnie widzę, że tak od frontu lubią też próbować atakować chyba. A ja straciłem to złoto, to trochę zaboli. A tutaj te demony się robią. Ja myślałem, że ktoś się przywołuje. Dobra, białych magów na tyły, żeby harpie nie wypaliły. Sfokusować się na tych latających pindach. Dobra. No, zastrzelicie je? Sfokusowałem się na tym, co trzeba? Dobra. Idź to, zniszczyć tam. Nie! Jezu. Dobrze, że przeżyli. A nie, że jednym hitem padli. No, robi się nieprzyjemnie. Gryfy w sumie może gryfy. Może gryfy. Nie są w złej cenie. Nie pogardzę. Dobra, za dużo łuków się robi, za mało halabard ciągle mam. Tytana ktoś zrobił. Spróbowałbym tutaj może ustanowić kolejną obronę. Może da radę. Dałbym jeszcze tam chłopka do budowania kolejnej wieży. I tutaj bym właśnie wysunął się bardziej z jednostkami. Te wieże bym wtedy opróżnił, bym tutaj się przeniósł. Tylko trzeba mieć surki na te wieże. Ja bym tu jeszcze jedną wieżę, tak właśnie za kopalnią złota. I ta tylna będzie miała bohatera z tymi panami. Pytanie, czy grunt, czy ten? Czy ten drugi? No jest ten. Lord Bane, który z jakiegoś powodu ma ochotę akurat do mnie iść, tak? W moją stronę, tak od prawej w ogóle. Próbuje mnie zajść. Weźcie się, schowajcie i drugą połowę tam potrzebuję. Jezus Maria, cofnąć się. O, lodowy smok. Chwila. Potrzebuję halabardy i łuki. Tutaj. Okej, okay, na razie tyle. Ten smok tutaj się zatrzymał. Spróbujmy go tam. Okej. Okay. Teraz tak. Dwie halabardy do tej wieży. Łucznik jeszcze jeden do wieży. Lisz. Mag o nazwie własnej. Bohater i... Okej. Fokus na smoku.
Ale wierzę na smoku, na smoku. Dobra, na liszach. Na liszach, na liszach. Lisze, lisze, lisze. Kurwa, wieża padła. Ej, no ale jak ja nie lubię grać tak. Przecież jak dwa boty atakują jednocześnie, to... Dajcie spokój. Jednostki ubywają ciągle, nie dajemy rady. W ogóle nie mam te 5 ciągle. Przydałoby się. Grunt też jest? I co ten? Co wy robicie? Czemu tego lisza tam nie zabijecie? No i kurde, pieprzony lisz oczywiście wykorzystuje bug, bo czemu by nie? No, ale to jest niesprawiedliwe. Ja myślałem, że ja się tutaj zabawię, bez problemu sobie to ugram, że bez problemu sobie to wygram, bo naprawdę kopalni było na starcie dużo, tylko metalu nie było żadnego drugiego i ten metal, brak metalu zabolał. Widać, że jest to FFA, ale i tak obaj mnie atakują. I to jest strasznie niesprawiedliwe, strasznie chamskie, no po prostu ja nie mam jednostek, 30 na 114, no nie dam rady. Te szkielety tutaj w ogóle z dupy totalnie. Weź lisza i wyjdź. Weź też spróbuj coś tam zrobić. A jednego zrobiłeś. Super. Weźcie się, cofnijcie stąd. Wrócimy się tu. Wrócić się. O Jezu, ta wieża pada przecież. Co ten tytan tu robi? Dlaczego taki gangbang mi robią, no? No kurwa. Czy ty masz odporność na ogień? Nie masz. Okej, to ginie. Jakie to jest niesprawiedliwe, co tu się odpierdala. A chwila. Stój. Kurde, on bił tego, tytana. Wyświadczał mi przysługę. A, kolejna armia. Tutaj wieżę straciłem. Też może być. Well. Może z tymi słoniami przesadziłem, że z dwóch budynków niepotrzebnie. Nie wiem. On zginął w ogóle. Dobra, no to się wybronić tam u góry. Wiecie, nie będę się poddawał jeszcze, bo jak już się udało zabić tytanów, to teoretycznie powinno być już tylko łatwiej, nie? Teoretycznie. Tak zwykle jest. Po zabiciu tytanów jest już tylko łatwiej. Nie niszczcie mi tego. Bardzo proszę. Ojejku. Ty masz odpowiedź tylko na zimno, nie? Więc teoretycznie wolałbym i tak zbłyskawić, żeby ta wieża biła. Weź tu jeszcze halabardo, wejdź. Czemu? Co to za priorytety jakieś dziwne? Zróbcie tu błyskawicę. No, ogień wolą. Dobra, skup się po prostu na liszu. Na smoko liszu. I reszta nieważne. Cofnij, cofnąć się, ty strzelaj. Teraz ty strzelaj. Teraz ty. Teraz tu. O Jezu, nie, ale nie traćmy tej wieży, nie traćmy tej wieży, ona jest ważna. Aj, ona jest ważna, stracę ją, tak? Wyciągnijmy na szybko lisza. Chwila. Ojejku, musiałbym scheatować, nie chcę. Cofka do ostatniej wieży.
Może się to jeszcze jakoś wyklepie. Łuki. Tutaj w ogóle mam też baraki, w których nic nie robię, a mógłbym te łuki... Łuki. Mam w sumie złota trochę, można by zrobić kilku tych. Dla odwrócenia uwagi. To bym chciał. Pracowników jakichś w sumie też, niech się zrobią. A w sumie te 5, jakby się dało kliknąć, aby się dało w sumie zaraz. Z 200 zł na metal. Jeszcze odrobinkę, no jeszcze. Jeszcze z 200 krychy na metal i okej, okay, niech to się zrobi, w razie czego może się przyda. A może tutaj byście chcieli podejść jeszcze, co? Oś tu. No nie, no na Slayerów to chociaż tam w sumie... Nie, nie, ty nie musisz ginąć, ziom. Okej. Tam jest jeden Slayer, nie, ale... Pewnie ma jakieś potrójne obrażenia, czy chuj wie co. Iście tu. No ta wieża właśnie tu zdziesiątkuje już te demony, bo ona jest... O kurde, co to jest? Co to jest? Co to kurde jest? Co to jest? Wy mi powiedzcie. Opowiedzcie mi swoją historię. Co to jest? Z czym to się je i dlaczego takie ostre? Siedź na dupie. Niszczą mi bazę! Dobra, to ja was nie będę już robił. To jeszcze jestem skłonny naprawiać wolno. To też, to też, to też, to też. Tutaj masa gacków się zebrała. Smoka. Chwila. Wy się co? Cofnijcie. Wy możecie tankować lodowego, bo na zimno macie dobrą odporność. Strzelajcie już. Smoka! Wieżo! Szkielety mi zabiły tego... Ten smok teoretycznie powinien się szybko rozpuścić od tych wież. W teorii. To nieźle zberkowali. Dobra, trzeba tych łuczników dać. Jakichś magów. No. Coś tu się uspokaja? No tak średnio. Kolejna armia idzie. A tutaj, no niby tylko to co na berku. Tam się już zbiera kolejna. Tu jest jakiś bagienny jeszcze. Zielonego. Dobrze, że nie idzie do mnie, bo się bije tam z undeadem. Te piątki jak nie było, tak nie ma. Mógłbym zacząć robić jeszcze więcej tych magów. W ogóle te gryfy miałem robić, by się przydało w sumie. Mogę też zrobić tutaj te dwa. Stać mnie, tu się robią, tutaj niech się też robią magowie. W sumie to od biedy to ja nawet szkielety powinienem przyzwać, albo nawet kurde generałów w sumie. Generała, no weźmy generała, to było pod F5? Pod F5 miałem, tak. Weźmy Dumizathanda. Idź tam, ty gacki, spróbuj wyeliminować. Poślijmy tam do pomocy z 4 łuczników. Te wieże dobrze dziesiątkują. Naprawdę wieże sobie świetnie radzą, ale tutaj... Tutaj widzę, że jest znowu jakiś lodowy smokeł. Z dupy, cofnij się. Się przydasz bardzo. Pod wieżą. Pod wieżą idealnie będziesz tego smoka tankował. Chodź tu.
cofnijcie się, pajace. Teraz. Jejku, torzem pod wieżą dał, jak ta wieża w ogóle. Czemu ta wieża sięga tam, a nie chce sięgnąć tu? Nie słucha się mnie. Ta wieża jest, kurde, przeciwko mnie. Cofnąć się wszyscy. Potrzebujemy halabard. Nie mogę robić halabard. Jest te 5, ale no co z tego? Mógłbym robić ognistych magów teraz gdzieś. Niech się zaczną robić. Tutaj. Może akurat się przydadzą. Ten buff może się zrobić. Jakieś halabardy będą, to niech będą lepsze. Jeżeli się zrobią. Ajajaj. Te szkielety jeszcze powalone tutaj się respią wszędzie. Cofnąć się. Nie gińcie. Mamy gryfa. Weź to, ta wieżo, zabij tego smoka. Czemu to ma full HP? No, gdzie ten smok leci? Gdzie ten smok leci? Wy mi opowiedzcie tę historię, bo ja już nie ogarniam. Taki syf w ogóle jest tutaj w tym miejscu totalny. Nie stać mnie na halabardy, nie stać mnie na nic. Halabardy. Halabardy. Przegrupujcie się tam. Ty masz się sfokusować na gryfie. Na smoku. No co? Co tu się zadziało? Kurwa, te szkielety zajebane. No nie, no on używa tego baga, że bez many sobie respi. Kurwa. Weźcie halabardy tam, poróbcie te szkielety, błagam was. Ty jeden, tak, ty, tylko ty. Ten jeden. Gryfa straciłem. Teraz wyjdzie kolejny, spokojnie, tutaj też mogę zacząć robić. Ten znowu. No, ten ma w ogóle full many. To ciekawe. A gdzie jest mój lisz? Czemu tu w tej wieży nie ma mojego lisza ze świty? Dlaczego mój lisz nie wszedł do tej wieży, zamiast tego wszedł tam jakiś łuszynki, mój lisz ze świty jest tam martwy? Dlaczego mój lisz jest martwy znowu? Czy byłbym w stanie to wygrać, gdybym jeszcze wczytał od jakiegoś momentu, kiedy ja ostatnio zapisywałem? Jak jakieś mury pierwsze robiłem. Czy byłbym w stanie to ogarnąć jeszcze wtedy, jakbym to wczytał? Tak średnio mi się wydaje. Teraz dopiero w tego smoka bijecie. Wiecie co, ja sobie wczytam. Nie chcę tego rezygnować jeszcze, jeżeli jest jakaś nadzieja na przejście tego. Chociaż w sumie to powinienem chyba raczej przyznać porażkę, ale... Jak przejmiesz, to od razu tu. Dobra, czyli tak. A handlu jeszcze nie mam zrobionego. Dobra, słonie niech się robią tylko w jednym budynku. Musimy się zebrać na bohaterów wrogów. To będzie dużo łatwiej. Tego orka. Kurde, bym chciał zanihilować, naprawdę. Bardzo, bardzo bym chciał go zabić. Więcej łuków zróbmy. Może uda mi się go pokonać, jeżeli po prostu będę mikrował. To może się uda. To jest jeszcze dobry moment. Dobra, przejmij to na spokojnie. I się będziemy stąd zwijać. Tutaj quest był ostatnio na te gejzery. Zobaczymy, czy dalej jest ten sam. Bohatera muszę zabić.
Spirit of an Old Priest. Duszę jakiegoś kapłana spotkałem, tak? Z tego co widzę, to już teraz jest tutaj niezły syf, tak naprawdę. Już teraz widzę, że jest syf. Ale no, wierzę, że jakoś sobie poradzę z tym syfem jeszcze na tym etapie. Jeszcze dobuduj mi to. Ta kawaleria szkielet. Nie chcę się z nimi bić. Mają Dark Mithril w ogóle, co? A po co im takie rzeczy? Tam bohaterem teraz nie mogę stąd wyjść. Coś tu się inaczej podziało teraz. No to jest dobrze wypełnione do walki z tym dziadostwem. Okej. No wy już macie tata. On tu się przywiesił. Czy jestem w stanie tego pajaca pokonać? Może jednak jakby Mandeda najpierw wyeliminował. I wtedy z orkiem 1v1 jakoś. Może w ten sposób coś spróbować. Nie wiem. Chwila, miałem was trzech. Dobra, cofnąć się. Bądźcie na Cowardly. To koniecznie. Koniecznie te cztery. W trybie now. No, po buffie powiedzmy. Aha, Ej, to niedobrze, bo to drogie było. Ale to jest wkurzające, no przecież tutaj właśnie chcę przymikrować nimi, żeby to zrobić. A co mam z tym zrobić w tym momencie? Jakie to jest upierdliwe. Dobra. Wasza tam piątka leci się tym zająć. Ja już zacznę cheatować normalnie, bo już mnie wkurzać to zaczyna. To jest takie upierdliwe, takie chamskie, że po prostu tak we dwójkę perfidnie wchodzą. Idźcie tam. Halabardy, halabardy, halabardy. Tego buffa się robi. No i tutaj to ja nie wiem, co ja chcę robić. Ja bym sobie w sumie chodził po mapie, próbował dalej przejmować kopalnię. Może tak zagram. Niech on tam idzie. No zobaczmy, co tu się zadzieje. Czarno to widzę. Mi się wydaje, że to będzie stracone totalnie. Ja pierdolę, zabicie tego trolla. No to mam czterech uczników. Potrzebuję takich, co biją takie obrażenia. Was chyba w coś powaliło, że wy tego nie zniszczyliście jeszcze. Boże. No, świetnie. No, świetnie. Jak tutaj? Tutaj takie coś. Zniszcz to. Ale chwila, bo ten szkielet groźny dla mojego maga. Dali radę? Chuja, dali radę. Kurwa, wszyscy popadali. Co to ma być w ogóle? Wczytałem i ja teraz w ogóle... Coś zupełnie innego się zadziało. Czy wy możecie tego snajpera zastrzelić? Czy ja nie mam tutaj już żadnych pikinierów? Czy ten lisz zaraz zacznie bugować i respić te szkielety? Co tu się odpierdala? Czemu ta kawaleria szkielet tak tutaj nawala? Weźcie, wyjdźcie z tej wieży. Naprawcie to. Nie. Demon, tak? Demona nawalać. O, co my tu mamy? Wieżyczki.
Okej, spróbujcie to zniszczyć. Aha, jeszcze wam się nie udało tego porobić. Jacy wy jesteście pajace! To, że to straciłem, to już mnie wkurza, bo ostatnio to się normalnie utrzymywało i to jeszcze jak długo. A teraz? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się odpierdala? Ja też na tych orków te wieże bezużyteczne. Chwila, mam dużo surowców, więc może chociaż z tego zacznę korzystać. Te cztery się jeszcze nie zrobiło, więc jeszcze nie mam jak dobrze skorzystać z tych surowców, ale... Ale już pomału będę tutaj kombinował. Niech to się już robi. Niech się nawet ci zrobią. Te ba... Nie mam tu... Co? A może kata... Te cztery potrzebuję. Jak to tu wygląda? Daliście radę pozabijać te kawalerię szkielet? Ja sam nie wiem, co tu się odwala z wami. Dobra, bym chciał wrócić do wypełnienia jednak tej wieży dwoma łucznikami, dwiema halabardami, jeżeli łaska. I resztę bym chciał tutaj jakoś przemikrować. Ty tam wejdź. Ty nie, ty masz HP trochę, to iść się bić. Słoń wyjdzie kiedyś? Wyszedł. Da radę, halbarda? Dała radę. Dobra, jak ten bohater? Ten tutaj się odwiesił. Niedobrze. Miałem nadzieję, że ogarnę właśnie... Dzięki temu, że bohater Andeda nic nie robi. Tu się kurwa zbiera jakieś gówno. Jest te cztery, dobra. Budujemy szybko biblioteki. Jednym, drugim. Te pięć jak stać. Takie coś poproszę. To poproszę. Więcej halabard poproszę. Kamień na metal. Krycha na metal. Złoto na metal. Więcej krychy na metal. Bo nie, już nie potrzebuję. Więcej was. Tego baw. Chciałem robić tutaj. Tu wszystko stracone. Weźmy trochę łuczników, żeby te gacki tam porobić. Cofnij się, jeżeli dasz radę. Najlepiej do wieży. Tego można by spróbować zberstować w sumie. Mam jakąś miksturę many? Nie mam. Macie się zberstować? No ma trochę życia za dużo i nie mam czym go zberstować, niestety. Nie dam rady. Ja tu się będę kitrał w rogu chyba jednak. Strzelać w tego demona. Powinien się rozpuścić od tej wieży. Jako tako poszło. Buduj więcej bibliotek. Czemu mam wrażenie, że jest teraz dużo, dużo trudniej? Nie wrażenie, tylko czemu jest dużo, dużo trudniej. Po prostu jest.
Kurde, kiedy ja straciłem aż tutaj aż trzy? Przecież ja ich nie sięgam, czyli bo też ich nie sięgam, musiał na dwa razy. Ale kiedy on to zrobił? Zielony w dodatku? To? Ty? To? Kiedy? Te 5 się robi. Jest ok, weźcie te gacki tam. Jejku, groźnie trochę tutaj. Słoniu, chodź tu! Pieprzone wrzutnie goblinów. No! Dobry teleport, weź tam pogoń to. No ale zabij to. Zniszcz, zabij, zanihiluj. Zrób co do ciebie należy. O, mamy ciebie. Też fajne. Dobra. Katapulty. Mam nadzieję, że się jakoś przydadzą naprawdę. Na tym naszym patchu to one są takie, że mogą zawieść w sensie, nie? Ale mogą też fajnie przyjebaszyć. Różnie to z nimi bywa. Ja chciałem szybko zebrać sobie teraz armię i pójść w orka, ale ja widzę, że z jakiegoś powodu nie jestem kompletnie w stanie tego zrobić. Nie wiem czemu. O, piwo mi się skończyło. Kiedy? No goddammit, weźcie to, poróbcie, no błagam was, weź tu tego. Cofnij się tu. Tu się dziwne rzeczy dzieją. To jest ten undead bohater groźny. No, nie wiem, co ja tu mogę zrobić teraz tam. Mogę po prostu stać sobie. Z nadzieją, że więcej kopalni będą przejmować. Wy do przodu. Wszyscy inni za wyjątkiem ciebie i właśnie halabard. Do tyłu. Ten budynek atakowany. Dobra, sobie to odbiję zaraz. Bez tragedii. Dobra. Potrzebuję tych buffów robić. Potrzebuję. Ostatnio chyba w ogóle kompletnie o nich zapomniałem. To też potrzebuję. A dobra, to chyba się zrobi jakoś w miarę sprawnie, bo ja mam cały czas trzy kopalnie złota trzeciego poziomu na maksy wypełnionej. To jeszcze jest jedna kopalnia, którą w sumie mogę wypełnić, skoro tu stoję. Może akurat tej mi bot nie będzie chciał zabrać, jako że ja tu bohaterem stoję, bo bot ma tam coś tak z tyłu głowy, że on nie idzie w miejsca, w których coś jest. Powiedzmy. W miejscach, w których coś mam, jakieś jednostki. Woli zawsze targetuję najpierw kopalnie, które jakby są najmniej bronione, a później dopiero idzie w inne miejsce. Łuczników tutaj proszę posłać. No kamień też mam 2 i 3 poziomu, także proszę to i czerwonych magów. Czarnych. I może się z nimi coś uda lepiej ugrać. Ciebie wywalić. Dajmy tutaj dla zasady te 2 halabardy i 2 łuczników.
Macie się jednego w sumie, jednego tu jeszcze. I jeszcze dwie halabardy tutaj. Tutaj tylko. Dobra. Wydaje się być spoko. Mamy cztery kopalnie złota trzeciego poziomu na maksy wypełnione. Mamy Mungarda. Może się przyda, jak nie będzie wypalany. Mamy katapultę pierwszą. Się kręci. No, mam nadzieję, że nie będzie się tu podchodzić. No nie, on tak się właśnie kręcić lubi. Przejmę to i się wrócę. Bo ja tego metalu potrzebuję bardzo. Nawet jeżeli niewypełniony, ale no potrzebuję cały czas wciul i jeszcze trochę tego metalu. Kamień na metal. Potrzebuję tego. Na razie to niech się robi, bo za złotem problemów nie mam. Cofnę się. Ty możesz strzelać. On w sumie ma odporność tylko na zimno, więc powinniście sobie to z tym ładnie poradzić. Cofać się. Cofać się. Ale bardzo do przodu. Dobra, drugi słoń. Jest katapulta, którą bym chciał mieć gdzieś tutaj, najlepiej, ulokowaną. Druga katapulta też niech tam gdzieś będzie. Jak będzie taka możliwość. Znowu tu przejmuję, no. Niedobrze. God damn it, weźcie się cofnijcie, wyleczcie czy coś, bo... Co do murwy. Ojejku. Co wy robicie? Co wy się dajecie oklepywać? What the fuck? Cofka. Dobra, mamy trochę wojsk, ale no przydałoby się jeszcze więcej, żebym do tych do 113, jakbym tak doszedł do tego limitu, żeby surki się zaczęły już stakować. To by było dobrze. Byłoby naprawdę miło. No nie będzie tu chciał podejść, mam nadzieję, to, że to idzie na moją bazę, na atak, tak? Nie tutaj, tylko tu w dół. Tutaj. O kurwa, kiedy ja to straciłem. Nie, nie mogę tego mieć. Nie mogę mieć to stracone. Gacki, możesz przyzwać. Dobra, nie ma źle. Tutaj jest cały czas taka fajna, w miarę stabilna obrona z tymi dwiema wieżami. Tutaj cały czas jest ta dziura. I to mnie trochę martwi, ten kawałek muru. Zaraz mi zadanie wygaśnie, bo z bohatera żadnego nie jestem w stanie zabić. To idzie tak faktycznie na mnie, tak jak myślałem. Potrzebuję ciągle krychy. Za dużo magów robię, co? No dobra, trudno, poczekam chyba ten kawałek. Dobra. Dobra, trzy kopalnie, trzy te, katapulty. Nie, nie, ty przejmuj, sorry, sorry, przepraszam. Nie chciałem ci przerywać, ziomek. Weźmy... No, to co tutaj, tutaj cofnę, a resztę... Te katapulty. Chcę tutaj, trzy miałem. Coś mi padło? Tutaj się coś kręci. Może uda mi się oblężenie jakieś zrobić w końcu. Miłe i sympatyczne.
Weź tutaj z wielostrzały. Prawie poziom zdobyty. Ty się cofnij. Dobra, spokojnie. Katapulty niech się ustawią tam na dole. O, jest you have to men. Dobrze! To jest moment, w którym mógłbym sobie nawet zwiększać limit budynkami, wieżami może nawet. Może nawet tym buffem. Jeszcze tego buffa to mi szkoda akurat, żeby to robić. Zamiast tego spróbuję się przesunąć tutaj z budynkami może właśnie. Weźmy się tutaj, spróbujmy jakoś takie coś zrobimy sobie, dodatkową zabudowę. Jest lewy smok już jakiś. Dobra, spokojnie. Może damy radę, weźmiemy jeszcze tych czerwonych magów. Zrobimy tutaj zapis, nie idzie tragicznie. Spróbujemy właśnie tą armią to porobić. Tego orka całego, w całości, całą jego bazę. Będzie trzeba tylko ciągle mikrować. Dobra, oni się tam biją między sobą też. Naprawiłbym sobie te mury, bo w sumie robią dobrą robotę. A, widzę, że tutaj... Okej. Strzelać tam. Możesz się cofnąć. Dajcie tu radę. Bo tam będę potrzebował więcej armii zaraz, jak tam jakiś lodowy smok podleci. Dobra. Katapulty w wieże bijcie. Wy to macie osłaniać tutaj. I teraz tak, to ma się skupić tylko na ataku, ja muszę się teraz bronić tylko tym. Nie, ziomeczku. No tu jest lodowy smok, dobra. Od frontu próbuję coś. Spokojnie. Ty miałeś budować kolejny tutaj budynek do limitu. Ty możesz zbudować też tutaj jeszcze kolejny budynek. Ten to by się przydało. Mamy złota dużo. Zróbmy to. Tytana może zrobimy, co? Damy radę? A jajcarnia? Gryfy? Coś? Też fajne, nie? Tu spróbujemy może. Może się uda w tamtym miejscu. On tu idzie. Kurwa, nie ten spell. Nie ten spell! Dobra, próbujemy go. Nope. Nie. Cofaj. Jest ty? Dobra. Ejku. Dobra. Zobaczymy, co teraz będzie chciał zrobić. Dobra, 120 na 120, nie jest źle. Wieża jest wypełniona w sposób ok na lodowego smoka, jeżeli o to chodzi. Także wszystko się tutaj zebrać i chyba nie powinienem musieć wami sterować, mam nadzieję. Tutaj kościane katapulty też spróbujcie tam. Dobra. Wy tutaj pomału do przodu. Jak tam? Przejmujesz, dobra, to teraz robimy zapis.
Dobra, spróbujmy go zabić. Przydałoby się. No dawać, no muszę przydriftować, bo ta misja jest zbyt ciężka, żebym nie driftował, no muszę cheatować. Nie chce mi się wczytywać w sensie i zaczynać od nowa i potencjalnie później przejść tę misję bez żadnych problemów. Dobra, co tu się dzieje? Okej. Okay. Jest... Okej. Okay. Jest okej. Okay. Złoto na metal, kamień na metal. Gryfy. Gryfy też się przydadzą. Ej, cofnąć się. Co to ma znaczyć? Okej. Tutaj spróbujmy te dwa metale znowu. Dobra. Jak przejmiesz, to się cofasz. Bardzo szybko przejmujesz, także spokojnie. Ej, no znowu się wpierdzielasz, wampirze. Wbijać się pomalutku, po cichutku. Do przodu. Ja bym tam podesłał może jeszcze jedną katapultę, chociaż niech ona może na obronie tu siedzi. Ja wiem. Nie wiem. Dobra, te halabardy sobie poradziły najwidoczniej z tymi głupimi... Co to ma... Co? Weź idź do bazy, okej? Okay? Idź do bazy, doślę tam trochę magów może. A tutaj więcej w sumie do magów. Bo tych baraków to i tak mam dużo, a ledwo co te jednostki mi wychodzą tak, żeby mi surowców brakowało, tak czy siak. A czemu tego nie przyjąłem? Cofaj. No, o, tu jakiś smok jest, ale to dobrze. Ta armia niech sobie tu spokojnie sama radzi. To, co tutaj mam, musi na to wystarczyć. Jest czerwony mak jakiś tutaj. Nie mam tu żadnego czerwonego. Są, jest dwóch. Dobra, naziemnych cofnąć. Magów zebrać. Łuki na razie cofnąć. Niech on sobie tutaj podleci na spokojnie pod moje zabudowania. Cofnąć się. To katapulty mają niszczyć. Nie jednostki, katapulty. Katapulty po to mają super zasięg, żeby sobie radzić. Po co wy macie ginąć? Po co wy macie się dać zabić? Weź tam się utegesuj. Ten smok się rozpuścił? Trochę tu straciłem, widzę. Ale jest okej. Okay. Dobra. Miałeś przejmować. Coś nie wyszło. Więcej czarnych. Więcej czerwonych. Więcej białych. Teraz bym chciał zakolejkować tytana. Albo to jeszcze zrobimy. To cofnąć się, głupcy. Tytuł. Ty niszcz to. Dobra. Na razie czegoś odpłynąć na ogień. Nie wiem, czy się tu na coś przyda, ale niech mają. Łuki
napięte w demona, czarni magowie wszyscy w demona. Cofka. A te gryfy, chociaż w sumie walić gryfy, zróbmy sobie te trójki w smoki pójdźmy. Więcej czerwonych. Naprawcież to. Dobra, teraz jakoś to idzie. Ja bym dosłał tam trochę wojsk, coś mi się wydaje, że się mogą przydać zaraz. Cofnąć się. Spokojnie, spokojnie, ludzie. Ja wiem, że wy się rwiecie do boju. Katapulty musimy tu w dół zastakować. Zniszczmy mu te krysie. Dobra, weź zniszcz tamto, bo irytuje. Trzeba przyznać. No tu ten jest pajas. No tego Demon Slayera to bym wolał na razie nie ten. Nie tykać. Dobra. Dzięki temu, że ja tak atakuję nieustannie orka, to on tutaj ewidentnie ma problemy z tym, żeby atakować mnie. To jest też dobre. W sumie nie chcę tego. Ale cofnąć się, cofnąć się. Chociaż kurde, ta wieża do dokończenia. Dobra, dobijcie to. Dobijcie i cofnąć. Tutaj. Co nich z białasów nie ma many? No smutne, ale zaraz któryś będzie miał na pewno. O, dzień. No niech będzie, gram Imperium, może być dzień. Spoko. Ty byś mógł tutaj odbudować mury i jakieś wieże. Może się to kiedyś przyda. Dobra. Katapulty głębiej. Wy nie. Jednostki walczące w zwarciu, cofnąć się. Potrzebujemy więcej jednostek walczących w zwarciu tam. Chodźcie tam, alabardy. Bo się kończą jednostki walczące w zwarciu. Dobra, orka pomału się już wyniszcza. Sam undead nie powinien być problemem. Jak będzie 1v1, to nie powinien być problem. Mam nadzieję. Lodowe. Tego tytana by można jeszcze w końcu zakolejkować jakoś. To na metal. I tyle, złoto to się samo zrobi zaraz. Mamy go za dużo, nawet bym rzekł. O, poziomka! No już tak długo gramy w tę misję, że poziomka. Siła niech będzie. Ojejku, dobra, warding dalej, lecimy. Niech będzie, mało tej odporności cały czas mamy. Niszczyć dalej, zniszczcie właśnie te metale, może coś surki przydadzą. Dobra. Wow! O kurwa! Nie było powiadomienia, że tracę maga i lisza. Ekspy ten frajer zabrał. Dobra, zabij tego. Tego też zabij. Szkoda mi. Strasznie szkoda mi tego maga i Lisza. No muszę stąd już uciec na tym etapie. To już tam nie mam czego szukać, jak będę sam. Także tego. Dobra. Tutaj rozdupconet. Pomału. Jeszcze widzę, że nie.
Nie ogarniacie chyba tego, co ja tu chciałem zrobić. Kompletnie nie ogarniacie. Daliście się pozabijać. Trzeba tam dosłać wam pomocy. Gdzie ty lecisz? Was tu nie potrzebuję. Czy wy dalej nie ogarniacie, jak macie chodzić? Cofnić, cofnąć, cofnąć, cofnąć. Weźcie, zniszczcie to. Wy jak to zniszczycie, to tamto, 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 tamto. Dobra, wam wyjątkowo pozwolę tam się wbić. Jest was sporo, dacie radę. Tutaj Andet też się wbija. Dobra, czyli ork zniszczony. Zniszczonet. Bohatera, łucznika, łucznika i halabardę do wieżyczki. Dobra, do przodu, halabardy. Słoniku. Przesuńcie się tu. Dobra, i tu już jest też jako tako ustabilizowane, powiedzmy. Weźmy jeszcze może. A skoro chcę tam mieć obrażenie od błyskawic, to może oleje. Weźmy tam dwóch białasów. Oleje wsadzanie łuczników. Tutaj jeszcze miała być halabarda. No i cofnąć się, cofnąć się. Halabarda tu. Cofka! A, mana wypalona. Takie cwaniaki. O, bro, dupa. Dobra, potrzebuję żywiołowych obrażeń. Dobra. Teraz tak, ty tu przejmujesz, reszta się zwija do góry. Wszyscy do góry. Możecie nawet złapać to, co tu jest, zabić to. Powinniście sobie poradzić. Ty ewentualnie jeszcze chodź, no tu przejmiesz to i to. Dobra, czarni w tego, czerwoni przede wszystkim w tego, biali w sumie też w tego, łucznicy w demona. Dobra, błyskawice 70, 40 płonące strzały, ok. Jest ok. Dobra, teraz tak, można by posłać oddział. Taki sporawy, ale nie aż tak bardzo. Coś takiego bym posłał do niszczenia po kolei tych pojedynczych wież i przejmowania tych kopalni. Będę tak pomału od prawej strony tę mapę sobie zahachmycał dla siebie. Ty tu miałeś przejmować chyba. Dobra, idziecie. No niezła armia tu się zbiera. Dobra, w takim układzie my się tutaj zderzymy z tym za chwilę. No może nie ze wszystkim, niech to sobie przejdzie w większości. I za chwilę ogarniemy. Widzę, że sporo potraciłem, bo mam 131 na 140 z jakiegoś powodu. Tytana zapomniałem robić, a będzie mnie stać? Będzie mnie stać, nie? Będzie. Jeszcze z 300 zł. I kamienia w sumie dobra. To miałem też robić i to. Dobra, oni sobie przeszli, więc wy teraz się wbijacie w środek. Wszyscy. Tu ogarnięte. Zostawimy sobie jednego białego, który jeszcze ogarnie te kopalnie, które niszczyłem. Wyjdziecie tam.
z czego ty przejmiesz to, a ty to. Ty możesz spróbować tamto. Tutaj mogę to przejąć i demony zacząć robić, chociaż nie, wywalone, zniszczcie to. Po prostu to zniszczcie. Cofnijcie się trochę. Wy też. A co, on aż tak reaguje? O, dobra, to nie, nie, on to się nie może cofnąć. Dobra, sporo halabard i bardzo dobrze. Tego smoka ludowego załatwcie. Halabardy do przodu. Ogarnięte? Ogarnięte. I bardzo kurde dobrze. Chyba lodowy smok mi wyszedł. Dobra, przegrupujcie się tu. Wy się przegrupujcie tu. Zostawiacie jednego czerwonego. Ty białasie to przejmuj. Wy tutaj ze mną. Wy tutaj. O, bohater! No to tego. Gdzie ty jesteś, frajerze? Nie widzę go teraz. What the fuck? Gdzie on tutaj się pojawił? Co to za cwaniak? Zabić! What the fuck? Niezły magik z niego. No dobra, porobiliście. Trochę późno ten krąg ognia puszczony, ale jest. Znaczy, ale jest, no nic nie zrobił, bo on zginął przez tym. No dobra, trudno. Straciłem to, co posłałem do przodu, ale mamy teraz dwa lodowe smoki. Ja bym chciał to mieć tutaj na środku właśnie idealnie. Drugi stack armii bym chciał mieć tam po lewej. W rogu. Jeszcze więcej tam posłać. I udało się wygrać tę mapę. W końcu. Dobra, chodź no tu. Idź tu. Gdzie się to zniszczyć? Ty przejmujesz, ty przejmujesz, ty przejmujesz. Do końca. Możemy to w sumie teraz przejąć już. A po 300 tylko przehandlowywuję. Dobra, jest ok, stabilnie. No i dobrej ilości wojsk wychodzą. Jest ok. Dajecie tu radę? Czy tak średnio? No. Dobra, coś tam dajecie radę. No i gitara. To lecicie dalej. Ten lodowy smok sieje spustoszenie. Przejmij to pustoszałą kopalnię również. Tam się coś buduje, to weźcie tam też ogarniecie. Przyłącz się trochę bardziej do nich. Abyś nie był w tyle. I teraz z nimi. Dobra. Wami tutaj ogarnąć. Wami tu podejść. Tutaj coś zebrane ma. O, dwa smoki. No ja też będę miał dwa. Chyba, że tam ten jeden gdzieś mi zginął, ale no, tu jest. Skorpio jest też fajne. Tutaj się zebrać. Wypalone wszystko, czy mi się wydaje? Nie.
sobie ten mój lodowy. Aż tu się przydasz, bo sobie moi nie radzą z tą biedą. Także ty się przydasz. Chodź, 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 chodź. Dobra, wy możecie się teraz wracać. Ty możesz tu przejmować, ty możesz tu przejmować. Ty możesz tam przejmować, się wrócić. Tego Damona dawaj. Dobra, możecie tutaj już anihilować ładnie. No to wy możecie anihilować z tej strony. Wy tutaj, bo coś gość tu próbuje tutaj widzę ugrać, nie wychodzi mu. A co tu ma? Jeden HP zostało, jak kliknąłem, żeby naprawiać, no. Jeden Slayer. O, się zrobił dzień, ile tu gasków się nagle pojawiło, ile tutaj tego jeszcze jest, pan. Bij tego Lisza. Jebaj. Mam tu czarnego jakiegoś? Nie mam. To niedobrze. Harpia może wypalić manę wszystkim. Co to był za critical taki jakby z tego, z przebicia? Co to miało być? Wyglądał jakby gacek mi to zabił. Podczas gdy on miał chyba tam ponad 200 zdrowia jeszcze, nie? Dobrze widziałem? No! No serio. No cóż, trudno. Przesuńcie się tu. Przesuńcie się tu. Czarnuch przejmuj. Tu. Okej. Kolejna armia. Tutaj. Wieże niszczyć. Katapulta, kolejna, chodź tu, chodź, 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 się przydasz. Dobra, zapis. No tego już się chyba przegrać nie da. Te demony się ciągle stakują. Kopalń z całej mapy bardzo dużo, bardzo fajnie. Ty też chodź się bić. Kolejna armia. Tutaj gdzie te demony może sobie was zbierzemy. Czy my daliśmy wampirom na patchu możliwość atakowania lataczy? Jest napisane ciągle, że może tylko naziemnych. To by wyjaśniało, co zabiło mi smoka. No, wampir mi zabił smoka. Ja pierdolę. Czy my daliśmy naprawdę wampirowi może wyciekowania taczy? Coś kojarzę, chyba im faktycznie to dawaliśmy, ale totalnie zapomniałem. Totalnie zapomniałem. Podejście tutaj sobie na spokojnie. Użyjcie sobie jakieś kręgi. Jeden może być też. Weź to przejmuj. Wiecie, cofnijcie tutaj, przegrupujcie. Wy możecie za to wejść. Wy też. Katapulty też, tym bardziej w sumie. Wy też. Te demony zostały zabite przez wampira, tak? Wampir zabił moje demony. Może to się zdąży naprawić akurat jak tam dojdziesz. Mam lwitron. W momencie, w którym się już nie przyda. A lodowe smoki kolejne? No, jeszcze trochę. Ale dobra, jakoś to się ugrało. Trochę musiałem poczytować, musiałem wczytać też, co też mnie trochę boli.
Odcinek będzie koszmarnie długi z tego powodu, bo też dwie misje na tym odcinku zrobiliśmy, z czego te, można by powiedzieć, że dwa razy robiłem przez to, że wczytałem. No ale... jakoś się to ogarnęło, nie? Dacie radę tam kręgami coś fajnie zrobić? No, tak prawie. W sumie wy macie z łapy też takie fajne obrażenia, żeby jakoś bardzo tych kręgów nie potrzebujecie używać, ale jak możecie, to coś tam przyspamujcie. Dajcie sobie odporność na ogień, mimo iż tu ognia nie ma. Chyba, że jakiś lisz nagle się pojawi, to może. Weźcie to, przejmijcie, tu przejmuj. Tutaj przejmijcie to. Znaczy się, no, najpierw zniszczy tamtą wieżę. Dobra. No i luz. I porobionet, god damn it, son. Poruchanet. Ale dobić, dobić. Dobić śmiało. To nie było niepewność moje? Kurde, przejmowałem akurat z tym, którego tam zaznaczyłem. Jakimś białym albo czarnym, prawdopodobnie. No cóż. A i to jednak się nie zdążyło naprawić, jak tutaj doszedł. Teraz dopiero się naprawiło. No dobra, 3000 surków, super. Jest. Jak to było trudne. Jak to było porąbane w ogóle? 1080 XP, coś mało, szczerze to. Jakaś inna misja była, jakaś inna mapa, którą zrobiłem tak naprawdę dużo łatwiej, dużo szybciej, dużo prościej było. Pamiętam, tam 1300 eksów ponad było. Straszna była ta misja. Jak ja nienawidzę tych skirmiszy, tych pieprzonych replayable map, które są potyczkami tak naprawdę losowo generującymi się mapami, na których boty faktycznie grają jak w potyczce. Faktycznie grają tak jak ten rodzaj bota, który tam jest. I ja tutaj miałem chyba Veryharda tylko, więc to teoretycznie chyba tylko książęta byli, nie? I mnie tak rżnęli. Chociaż książę nie jest w stanie chyba dwoma smokami atakować. On nie jest w stanie chyba nawet zestakować się do dwóch smoków. Wydaje mi się, że książę musiałby, to przynajmniej w Ascywojen musieli być. Ale nie pamiętam, czy miałem Veryhard, jak to odpalałem, czy Insane. Nie pamiętam. Bo jak Veryhard, to teoretycznie mógłby to być ten książę niby, ale tam już wcześniej jakieś tam kilka czy kilkanaście odcinków temu już postanowiłem jakby nie oceniać rodzaju bota od poziomu trudności. Natomiast te replayable mapy, gdzie faktycznie są te potyczki losowo generowane, no to tutaj chyba ta zasada powinna działać jednak, ale kto wie, nie wiem, może jest jeszcze jakiś inny sposób na to. Dobra. No straciłem Liszaja i Białasa, nie? Weźmy kolejnego Białasa. Weźmy jeszcze Muna, mogę wziąć w sumie. No, się nawet podexpił, fajnie przeżył. Siódmy poziom dobił. Dobra. No trzeba będzie Lisza odzyskać prędzej czy później, czyli Northern Skirmish załatwiony. No ciężko było. Ale to bardzo. Nie hints, tylko item stash. No i się będę zastanawiał później, z jakimi przedmiotami będę chciał się duelować później z barbami i z paladynami. Na ten moment myślę, że to będzie wszystko, drodzy Państwo. Także dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mi się odcinek podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innej serii na tym kanale. Ja byłem Skowron Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.